Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest ostatni odcinek z GTA Online na PS3. Tam wiele osób mnie prosiło, żebym nagrał taki ostatni odcinek z GTA Online na PS3. Jedna osoba tam mnie prosiła, żebym zrobił streama, ale generalnie ze streamem to mogłoby być ciężko. Jest 15 grudnia, czyli dzień przed oficjalnym zamknięciem serwerów na PlayStation 3 i na Xbox 360, jeżeli mówimy o online. Zamknięcie serwerów na online nie będzie miało wpływu na tryb fabularny, tam tak Rockstar przynajmniej zapewnia. Generalnie jaki mam plan na odcinek, no to generalnie sam nie wiem, ale myślałem, żeby przejechać od tego momentu dookoła, przez miasto, dookoła całą mapę i z powrotem chciałbym wrócić tutaj. I to legendą, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o samochody w GTA Online. Czyli jest to mój pierwszy samochód, pierwszy super samochód, jaki kupiłem w grze ogólnie i ogólnie na PS3. Czyli jest to Pegasus Intorno, czyli już można powiedzieć auto kultowe. Niestety, ale będę musiał się z tym autem pożegnać, przynajmniej na PS3, nie? Na PS4 mam to auto. Prawda? W sumie tak samo zrobione. I to brzmienie, czekajcie, tak to po prostu. Tego się nie lepiej robić. I oczywiście tradycyjnie telefonem, tylko teraz troszeczkę lepsza jakość. Wiadomo, na statywie. Oj, tablicy rejestracyjnej też nie ma, proszę bardzo. Jedziemy. Dobra, nie będę już tutaj marnował czasu, pojedziemy tą legendą dookoła, przez całe miasto. Zwiedzimy też lokacje i te, które są na PS4, a nie ma ich na PS3, więc rura. Generalnie przez ostatnie dwa tygodnie zachowałem się jak ostatni egoista, bo generalnie wbijałem trochę w GTA Online na PS3. Przez ostatnie dwa tygodnie, a częściej siedziałem na trójce niż na czwórce. Do końca siedziałem właśnie z tym GTA. Widzę już, ten odcinek się pojawił jutro, 16, bo już jest 21.35, czyli już po herbacie jest. Więc ja to jutro jak coś zmontuję, czyli u mnie to jest jutro, u was to jest dzisiaj, czyli 16 grudnia. I to będzie po odcinku pożegnalnym z GTA Oldgen, tak wygląda się dobrze. W sumie to, co nas najbardziej chyba interesuje, no to jest kasyno. Mamy kasynko. Ale ten parking, kurde. Wjazd do garażu. Sztosz. Tu się wjeżdża tam. O, tu nawet wrót nie ma żadnych ani nic. Tu się wjeżdża i robi ten napadzik na kasynko. No nie, no przez tunel muszę przejechać. Dobra, jedziemy do bazy teraz. Albo do bunkra. Rura. W sumie już w poprzednim odcinku robiłem takie zwiady z tych starych lokacji, ale tutaj no, chcę pokazać też, że jednak też mi trochę szkoda, że to zamykają. No ale patrzę, że też sporo osób tutaj gra, no, limit graczy jest tutaj 16, ale najwięcej graczy, jak udało mi się spotkać na PS3, to chyba było 14. Ale moderzy pewnie coś wykminią i chyba mogą nawet swoje serwery odpalać, coś czuję, nie wiem. O, tu jest mój wyścig, matko boska. Tak kminie, no prawdopodobnie, no. No i ten mój hajs, który dostałem od ziomka. Dookoła jedziemy. W tamtym odcinku pokazywałem, to sobie zerknijcie w poprzedni odcinek. Nie no, ja tego auta to ja... Nie, ja wszystkie auta, jakie kupiłem tutaj na PS3, to ja zostawię je do końca.
do jutra. Czyli do śmierci, można powiedzieć, tego serwera. Serwera. Kurde. Generalnie nie wiem, jakim cudem mam level minus 1 w ekipie. Nie wiem, jakim cudem. Przez co nie mogę się pozbyć oznaczenia. A, bo social club i te inne pierdoły nie działają, no to chyba dlatego. Nie wbiłem jednej trofki, co prawda. Platynę wartowano się wbić na stówę, ale brakuje mi jednej trofki, której już niestety nie zdobędę, a mianowicie to jest ta trofka, gdzie trzeba zdobyć 25 platynowych nagród z napadów. Więc w sumie to mogę sobie olać. Jedna tam trofka to jest no problem. Ale powiem szczerze, jak tak zacząłem grać, to mi się przypomniały te stare czasy, jak się zaczynało na PS3, jak się poznawało ludzi. Ogólnie powiem szczerze, tu jest zupełnie inny klimat. Znaczy, teraz był inny klimat, bo tutaj nie ma takiej patologii jak na PS4, czy łanie, czy PC-cie, gdzie opresorami ludzie orają innych graczy. Tutaj griferzy to są... Zapomniałem, są tam... O, tu jest tablicy? Tablicy nie ma. Nie ma neonów też. Mój Boże. To naklejka się zbugowała. Maska też. Może wydech to miał wpływ na to? Nie, no chyba nie. No tutaj do bazy nie wjadę, nie? No bo hangaru nie ma. Ciekawe, czy się wyrobię. Mam limit na 20 minut nagrywanie, ale może się wyrobi. A, no taki pożegnalny przejazd z Entorno. Można powiedzieć, że fajnie zakończyłem tą historię, tą przygodę na PS3 w GTA Online. Na początku nie chciałem tego nagrywać, bo generalnie no to już nie ma co robić, no i ludzi też nie ma, i moich znajomych też nie ma kompletnie nikogo. Jak będę chciał na przykład... O, będę chciał na przykład znajomy. Wszyscy podchodzili. Na PS4 czy na PC-ty, czy Xbox One. No a tu już kompletnie. To już są osoby z PS4. No. Ale ja i tak będę od czasu do czasu grywał na PS3. W celu przejścia jakichś ciekawych tytułów, jak do pory jedynka, dwójka, to wiadomo, trzeba sobie natyskować te gierki, nie? No i skończenia też serii to jest też 2 i mistrzostwa złąka, nie? I Sonic Generation. Za tamten film z pożegnalny z GTA na pewno mnie dostanę ten, no na bank, bo jak już teraz na prywatnym jest napisane roszczenie dotyczące praw autorskich. Ale ja mam to gdzieś. Jak mam, ja generalnie na tym, wiem, że na tym filmie nie będę zarabiał, szczerze nie chcę. Bo jak już mam zrobić taki dowalony film, to z dobrą muzyką ma być kurde z klasą zrobiony. Nie obchodzi, czy muzyka ma ten roszczenie dotyczące praw autorskich będzie, czy ten. Po prostu muzyka ma być gitowa, a nie jakieś kurde no copyright sound, które powiem szczerze nie pasują do tego. Tutaj nie będę za bardzo tutaj kozaczył z tą muzyką, bo już w poprzednim filmie skozaczyłem i nie chcę, żeby tutaj mi się zwiększyła szansa na usunięcie tych filmów. Więc tutaj zastosuję normalne. Ale tutaj akurat dobiorę takie spoko. Dobiorę tutaj taką nutę pierdyk. Ten Martin, do którego nigdy nie wyszedłem. O, i rzecz, którą zrobiłem. Ale się nią nie pochwaliłem, bo miałem tyle pieniędzy, no to nie miałem co z nimi zrobić, więc kupiłem Luxora Deluxe. Tak, zrobiłem to. No bo mnie stać, no to wiem, no to zamawiamy go, nie? Z nim przelecimy i zrobimy, no zrobimy WTC. O, mamy warsztat.
Fajne warto. Serio. No i mamy Benego. Kurde. Dobra, lecimy po Luxora. Rura. Chcę zobaczyć tego Luxora na żywo. Na żywo, no nie wiem, co chodzi. Ja pierdzielę. Chodzę tam. Pokażę, jak to w środku wygląda. Ja pierdzielę. Dobra, jak mamy się rozbić, to z klasą. Co on się tak dymi? Nie wiem. Na PS4 też się do tego dorobię, ale trochę zajmie. Ja lecimy. Dobra, wdzielamy się w najwyższy budynek, jaki tylko jest, kurde. Dobra, robimy kółeczko. Dzięki byczki za wszystko! Nie no, takiego zakończenia to się chyba nikt nie spodziewał. Bardzo nam przykro, wygląda na to, że twój pas został zniszczony. To już nie ma znaczenia, jak za jutro wyłączają serwery. Dobra, ja lecę jeszcze sobie cyknąć parę zdjęć na pamiątkę swoich garaży. No i zwijam. Wielkie dzięki za oglądanie. Taki odcineczek, taki na odwal się, ale przynajmniej taki na zakończenie tej przygody na PS3, to może jakoś to zaakceptujecie, także no. Wielkie dzięki jeszcze raz, jeszcze tak na koniec odpalimy tą furę. No, wielkie dzięki za oglądanie jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.